Herr Gustav, Herr Gustav, hörst du mich? Herr Gustav, Herr Gustav, hörst du mich? Hörst du mich? Ja, 12,1. Ja, 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 gut. No cóż, nie ma innego wyjścia. Nie bardzo rozumiem. Musi zginąć. Jesteśmy upoważnieni do tego, aby wydać wyrok. Do wykonania wyroku proponuję Romka i Zenka. I J23. Panie Czereśniak! Czekaj! Czego? Wieczór już. No to koniec na dzisiaj. A, już zdejmuj to, Tomuś. No to co, panie Czereśniak? Ziemię pan dostał, chałupę pan zbudował, zaczyna się życie. Żeby się tylko szybko to życie nie skończyło. No to żeby się chałupa nie rozeschła. No a kiedy to masz do wojska? A nie pójdzie. My starzy, a on jedyny żywiciel. Orać trzeba. Nie wstyd wam, że dzieciuk z waszego pola miny wyciąga, a wy takiego byka w domu trzymacie? Ale cię zabiedzili, bidusiu. Żebra na wierzchu. Bidulko ty moja. Stary zwariował. Odkarmimy cię. Tak, oczyścimy. Tata! Tata! Wojtek! Z nieba mi spadłeś! Tato, co ty? No patrz, patrz, co znalazłem! Holenderka, widzisz? Chodziła po lesie, buczała, gospodarza szukała, no. To co miałem robić? Tata, przecie my na Berlin idziemy. No właśnie, no to co robić? Trzeba dać chłopakom do kotła, no. Coś ty, Wojtuś, taka mleczna to grzech, no. Byłoby na początek. Trzeba przechować. No. Ale jak? A! Mam! No. Tata, ja mam tu niedaleko dziewczynę. Ja cię tam zaprowadzę. Wojtek? Przecież my na Berlin idziemy. A idziemy, idziemy i dojdziemy. Tata, bierz krasulę tylko szybko, bo ja muszę zaraz do swoich chłopaków. Ty chucpocie, ty! Zaraz tylko się ogarnę. Wstawaj. Czego? Wstawaj, Tomuś. Jeszcze nie świt. Co? Pójdziesz do wojska. Przecież byłem i zwolnili. Mówiłem, jak ojciec kazał. No, a ty tu czego? Na drogę, co podszykuję.
Stało się coś? Stało. Mój stary oszalał. Tomka do wojska goni. Dokąd? Do Gdańska. Do pancernej brygady. A jak tam trafię? Razem z Wisłą. Стой! А вы куда? Давай обратно. Там. Скорей, скорей. Здравствуй, товарищ. Крова нам утекла. Не видел? Лачата удрала. Понимаешь? Лачата удрала. Понимаешь? Корова ушла. Вот ваша корова. Ну, хочешь? Хочешь? Спасибо. Хочешь? Ну, хочешь, красуля, хочешь? Хочешь? O, widzisz, tata, to tam. To Aha. ten biały dom. Tam krasulę zostawimy, a jak będziemy wracali z Berlina z powrotem, to ją zabierzemy. Głodnyś, jeszcze nie dzwonili. Ojciec, czy oni przy KMA-ach lunetki snajperskie mają? Oni mają nie tylko czołgi, samoloty mają i konie mają. Konia po co? Nie wiem, może jakby się zepsuł motor, albo może produkty do kuchni wożą, kartofle, chleb, kapustę. Może kupimy gdzie chleba. A suchary na potem. Jak przyjedziecie za tydzień, będzie gotowy. Za tydzień, mówi pan? A jak będzie z tym? Z czym? No nic nie będzie tani. Nie da rady. No to niech już tak być. Niech tak będzie. Do widzenia. Napędziłeś mu stracha, tak jak wczoraj ten twój mnie. Nakrzyczał, nawrzeszczał, przejdziemy tam. Nie, śpieszę się, mów szybko. Dobra, ale dzisiaj jest dzień targowy, lada chwila może ktoś wejść. Florian się... Jest ranny w nogę, dobił się do mielini w garbatce, nie... Pochwalony. Dajcie bochenek. Nie ma chleba. Chleba. Nie ma. Rano był. Może być pół. Cały. Mało. Tyle się należy.
pochwalonym. Mocny facet. Nawet mu nie drgnęła powieka. Wiesz co? Synuś. Co? Pójdziemy na krótsze. Klos, wygląda pan jak prawdziwy partyzant. Za wcześnie wstałeś. Może się położyć. Nie, nie, nie. Jestem Bartek. Chcieliście ze mną rozmawiać. Bo z ojcem w jednym zaprzęgu nie da rady. W zaprzęgu musi być koń. Człowiek się nie nada. Więc tak jak mówiliśmy, trzech, czterech ostrych chłopaków. Szczegóły wieczorem. No, forse albo będziem pruć. Tomuś. Tomuś, rozepnij kapotę. Jazda ty! Noże na ścieżkę. Na pysk, no! Wstawaj. No wstawaj, no! No już! Wstawaj. Ten najgorszy. O, chodź. O, chodź, chodź. Jakie 30? Jakie 30? Z waszego wozu poszło tylko 29 worków. Kogo chcecie kiwać? Ale pan ma oko, panie poruczniku. Nie jestem porucznikiem. Ale będzie pan z taką głową. O. Czego chcecie? No, żeby pan nas zabrał. No co się gapicie? Jak do naszej brygady to jazda? No, Tomuś, Tomuś, pomóż się. Pomóż się. Thank you.
Trofejna. 80 basów. A ty tylko na fujarce, co? Niekoniecznie. Daj mu, niech spróbuje. Już kuferek stoi zrychtowany, już tam stoi na stole. Wynieś mi go, moja najmilejsza, wynieś mi go na kolej. Wynieś mi go, moja najmilejsza, wynieś mi go na kolej. Będą za mną dziewczyny płakały, co ja z nimi tańcował. To gra mój chłopak, Tomuś. A, syn. Już tam kolej stoi z rychtowany. Może zdążymy im przeciąć drogę. Ten. Tomuś, co robisz? Padnij, wszyscy padnij! Masz broń. Oddaj automat. Odwal się. Zaraz. Będzie okazja, to poszukamy. Po co się rwał, Tomuś? Oj, po co się rwał? Szybko. Jazda, szybko. Co ten sternik zwariował? Chce nas rozbić? Nie strzelaj, swoi przecież. No, szybciej. No trzeba ci było, Tomuś. Pospalibyśmy jak ludzie. No niech się tata nie kręci, bo będziemy leżeć. Muszę się kręcić, bo inaczej ta króla całkiem mi tyłek w poprzek przefasonuje. Od czego ryczysz, głupi? Die Kleider weg. Na. Pass auf, Waldi. Ani chybi. Zastrzelą. Jeszcze rower zabiorą. Komm hoch. Steh auf. Zieh die Klamotten aus. Usperai. Los. Schnell, du Schwein. Usperai. Los. Spokój, Tomuś. Spokój. Flucht! Komm, schneller! Hier lang! Krój dobry. Tylko kolor, cholera paskudny. No i trzeba te wrony poodpruwać, bo inaczej daleko. Tomuś, rzuć te strzelby.
Po co przydadzą się? Powiadam, rzuć na ziemię. Co, ojciec? Ruki wierch! Biri! Bystrej, bystrej! No, no! Szywili, szywili, prokleti! Trzeba im powiedzieć, że Polacy. Ale, Boże, uchowaj. Takich Polaków, co Niemcom służyli, to oni na miejscu... Dawaj, bystro, bystro! No, no. Stój! Brrr. Hasło. Nie znam hasła. Dziękuję. Do widzenia. Prowadź do Stefana. No szybko, szybko. Obywatelu majorze, chłopcy złapali jakiegoś faceta w lesie. Nie zna hasła. Mówi, że chce się widzieć ze Stefanem. Prowadzić. Józek! A myśmy się już opłakali. W porządku, dziękuję. Chodź. Siadaj. Ach, czekaj. Tam siedzi niejaki Skowronek, krawiec. On mnie nie zna, ale ja go znam. Uważaj na niego, dobrze? Możesz mówić spokojnie. Mamy gościa w centrali. Poznajcie się. Ustaliliśmy, że ten człowiek pracuje dla Niemców i pod kontrolą Niemców. Co? Stała się rzecz straszna. Co się stało? Niemcy nakryli tego Skowronka z radiostacją i to on sypnął. Wysłaliśmy już grupę likwidacyjną dla wykonania wyroku. Trzeba odwołać rozkaz. Wykonaliście zadanie. Nadzialiśmy się na gestapo. A on żyje? Nie wiem. To była pomyłka. A ja mnie kochał. Panowie! Gildia. Panowie, to ja! Bieru, no! Puszcz to pan Czereśnio! No to! Panowie, to ja! Co jest, panie Czereśnio? Panowie, ratujcie! Mnie i syna z Myłkowo! Dawaj, w te galoty! Pastoj! Panowie! Dawaj, dawaj! Z Myłkowo! Panowie, a to mój syn, Tomuś! Zaraz, zaczekaj, czekaj, puść! Panowie! To są nasi Polacy, druzja nasi, puszkaj! Nie, nie druzja! Zadni plenni, puszkaj, no! Jest ja? Puszkaj, bo! No, nie, bo! Czego? Towarzysz, 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 towarzysz. Co jest? Jest to Fryc? Toż to Szmaciusz, nie Fryc! A nie! Czereśniak! Szmaciusz, Szmaciusz! Co to za pogawędki z Frycami? Czereśniaka pan nie poznaje, panie pułkowniku. Słowo daję, Czereśniak! Szata nie czyni człowieka. Kapotę się zmieni. A to Tomuś, mój syn. Przepraszam. Do was przyprowadziłem, żeby w dobre ręce, panie pułkowniku. Dwóch miałem. Jednego Niemcy zabili. A teraz to jedynak. No co? Do wojska. Ojciec każą. Zaloga musi być w komplecie. Czego nie umie, nauczy się. Zgoda, bierzemy. Siadajcie na ciężarówkę i szykować się do drogi. Tomuś. Napisz do ojca. Dobra. Jazda! Tomuś! Hej! Do zobaczenia!